tej strony Artur, dzisiaj chciałbym Wam pokazać, jak prawidłowo wykonać wypad, czyli ćwiczenie, które bardzo fajnie angażuje nasze mięśnie nóg. Angażujemy tu w nim nasz mięsień czworogłowy, mięsień pośladkowy, dwugłowy uda i tak samo mięsień trójgłowy łydki, czyli tak naprawdę wszystkie mięśnie nóg są zaangażowane. Bardzo fajne ćwiczenie, jeżeli robisz trening nóg, które uważam, że nie powinno być pominięte. Dużo osób jednak nie do końca wie, jak je wykonać, dlatego chcę Ci pokazać, jak prawidłowo wykonać to ćwiczenie. Będziemy stawać w rozkroku, więc rozkrok musi być wystarczająco duży, żeby wykonać prawidłową technikę. Dużo osób robi ten wykrok, robi ten rozkrok nieodpowiednio długi, dlatego jest później problem z techniką i z poprawnym wykonaniem tego ćwiczenia, czyli duży rozkrok, stajemy z tyłu na palcach, stopy są równolegle na szerokość bioder i tutaj podwijamy miednicę, czyli angażujemy mięśnie naszych brzucha i robimy wdech, schodzimy do dołu, wydech, góra, czyli uginamy obydwie nogi, czyli wdech, przednia noga idzie i tylna noga prawie, że dotyka podłoża, wydech, góra, zetnij mięsień czworogłowy, zetnij łydkę, zetnij mięsień dwugłowy, no i spinamy pośladki, tak? Czyli wdech, wydech i wdech, wydech. Co jest ważne w tym ćwiczeniu? Zawsze pamiętaj, że kolano musi zostać pod naszą kostką, tak? Czyli jeżeli nie będziesz trzymał brzuchem i będziesz wybiegał naszym tułowiem do przodu, automatycznie to kolano też będzie przemieszczało się do przodu i będziemy kłaść bardzo duży nacisk na nasze kolano, gdzie będziemy niszczyć naszą chrząstkę stawową, co będzie się kończyło bólem kolana, tak? Czyli zawsze trzymamy kolano pod kostką, tak? I schodzimy pionowo do dołu, tak? Czyli tułowie jest proste, nie pochylamy się do przodu. I góra, wdech i wydech, góra. Bardzo fajne ćwiczenie, polecam je każdemu. Jeżeli masz jakieś pytania, zadawaj je w komentarzu, a ja przesyłam Ci dużo pozytywnej energii. Pozdrawiam. Jeśli podobał Ci się filmik, to daj lajka oraz subskrybuj mój kanał. Jeśli jesteś z Wrocławia i poszukujesz fizjoterapeuty, który odpowiednio dobierze terapię dla Ciebie, skontaktuj się ze mną telefonicznie. Pozdrawiam.